Dzień dobry Państwu, raz jeszcze 29 listopada, witam się z Wami z kuchni. Właśnie odeszliśmy od śniadania, zjedliśmy. Paweł pojechał wymieniać opony. Ja... weź to mi tutaj, nie licz, kot mi tutaj się za sałatkę bierze. Ten to jest w ogóle niemożliwe, żeby wszystko chciał. Nawet rzeczy, które są w ogóle no, nieprzewidziane dla kota. Więc tak, Paweł pojechał wymieniać te opony. Ja z Jadłami zjedliśmy sobie śniadanie. A teraz, słuchajcie, jadę szybko, zaraz. Do paczkomatu, bo właśnie w ogóle byłam przed momentem w szkole u Klary, bo zapomniała sobie wziąć książkę do angielskiego, swojego dodatkowego angielskiego. No i tam martwiła się na szczęście, o właśnie, to są uroki przysłuchy, jesteśmy blisko i w każdej chwili można to załatwić. Czyli taki problem rozwiązać, nie? No, więc mam jej zabrać tą książkę, a jak zdążyłam wrócić do domu i dostałam wiadomość z paczkomatu, że właśnie moja paczka dotarła, a tą paczką jest przesyłka z Ikei. Bardzo zależało mi na tym, żeby dotarła dzisiejszy przed weekendem, żebyśmy mieli po prostu puszczę na weekend, wiecie, świeżą. Tam wprawdzie jeszcze nie wszystko mi wyschło z wczorajszego prania, a biorę wszystkie te takie pokrowce na materac. No ale myślę, że do wieczora się to wszystko uda wysuszyć. Więc ja jadę teraz odebrać sobie to z paczkomatu, słuchajcie, i jak przyjadę, to Wam pokażę, co przyszło. Przyszło na pewno kołdra, poduszki, bo sobie chciałam odświeżyć, wymienić. Jakieś tam komplety pościeli, takie dodatkowe, które chciałam mieć, bo no czasem, nie wiem, z Strzępiej Góry gdzieś tam sobie wywozimy, albo nawet dzieciakom już mi po prostu brakowało tych pościeli. No się wiadomo, trochę zużywa, dziurawi, spiera i tak dalej, więc kupiłam, ale niedużo w sumie tego kupowałam. W każdym razie coś tam sobie jeszcze kupiłam, no ale głównie to pościele, nic więcej w sumie, nie głównie, tylko pościele. Także jadę odebrać sobie to z paczkomatu. Jestem ciekawa, dlatego że co innego kupuje się takie rzeczy, mogąc je wcześniej dotknąć. Wiadomo, że ta struktura i kołdry, i poduszki, i wysokość, to wiecie, z opisu. Czasem ciężko jest wykminić, czy to będzie dobre, czy niedobre, czy będzie nam pasowało, czy nie. Ja z grubsza wiem, co mi pasuje, co nie pasuje, czego wolałabym uniknąć. No ale ciekawe, czy trafiłam z tymi zakupami. Zobaczymy, czy to przyszło takie, jak chciałam, żeby przyszło. Więc jadę do paczkomatu i zobaczymy, zaraz przyjadę, to Wam odpakuję i pokażę. Dajcie mi chwilę. Jeszcze pojadę po Pawła, bo jednak nie będzie tam czekał na tą wymianę, tylko przywiozę go do domu po prostu. No i później pewnie trzeba będzie skoczyć jeszcze raz po samochód. Kitunio, proszę bardzo, wyszedł się odświeżyć na powietrzu. Pogoda jest okropna, cały czas pada deszcz, nie wiem, czy to widać. Okropieństwo! To zrobić w ogóle porządek w tych swoich gratach kosmetykowych, bo ja tutaj włożę, widzicie, wszystko. Ten błyszczyk ja tu włożę i skończyć nie mogę, ale no nawet jest niegłupi taki, więc go włożę jeszcze, no jeszcze trochę, ale przybyło mi tutaj smarowideł takich zimowych, wiecie, bardziej nawilżających, bo ciągle usta suche w tej chwili, zimą, przynajmniej no, często się tak zdarza, że coś jest potrzebne do ust. Ja lubię mieć pod ręką i nie grzebać w torebce. To jest w ogóle super sprawa, zobaczcie, jakie to jest maleństwo, to jest zwykła wazelina. Ale no, robi dobrą robotę na ustach rzeczywiście. Ja wcześniej tego nie kupowałam ze względu właśnie na to, że te opakowania były takie wielkie. A ostatnio zauważyłam, że to jest taka mini wersja w Rossmanie dostępna. Jeszcze chyba w wersji takiej zwykłej, klasycznej, przezroczystej. Chociaż to w ogóle koloru nie daje. Ale fajnie, fajnie nawilża usta. Jest takie przyjemne, kojące bardzo. Dobra, się rozgadałam o kłopotach, a Paweł czeka, nie? To jadę. Przecież bym ci to... Ale ja to przyniosę bez podstawy. No tu ci już robię światło, chodź. No ty głodny jesteś, Piotrku. Ależ oni to zapakowali. O, już masz pomocnika. Ja wiem, czemu koty tak te pudła lubią. No do pudeł i do tych reklamówek takich, co tak szeleszczą, nie? To się lubi. O, tak się odciska. No mogę otworzyć. O, ale włazi, zobacz gościa. Jeszcze sobie gębą pomaga. Dobra, daj to. I zobacz. Kto będzie pierwszy? No, ty będziesz pierwszy. No, wyłazisz. Bombuchy lecą. Bo
Sprawdź sobie, no bo jestem ciekawa, czy będzie dobra. Będzie dobra, na pewno. Gryzie normalnie. I co, ładna poduszeczka? Piękna poduszeczka. Nie, nie chodzi o to, czy jest ładna, czy brzydka, tylko czy jest... Ekstra, no nie za duża, nie za mała. Do wyspania doskonała. Fajna będzie. To jest ekstra. Interesuje kogoś? Nazwa, to czy nie, prawda? O to trzeba będzie wyrwać. Z tego jestem zadowolona. To już jest nieźle. Bo bałam się, że będzie za niska, za wysoka, za mało puchata, za bardzo puchata. A wydaje mi się, że będzie wysoka. Taka, że może nawet te jaski na mnie będą. No co ty, kiteczku, chcesz? Co ty chcesz? Ja zapakuję, tak mało miejsca zajmuje, nie? Tak. Ale bym chciała powtórzyć. Czy ja nie wzięłam tej chłodzącej takiej poduszki? Chyba to te były. No nie? Poduszka chłodząca. No jeszcze nie miałem chyba. No taka sobie właśnie nie grzeje tak bardzo w gębę. Mhm. Dobrze. Tu mamy prześcieradło na nasze łóżko. Tu mam prześcieradło bez gumki właśnie wzięłam, bo na przykład na takie kanapy jak Jastrzębiej Górze czy tam... No nie tylko, ale na kanapy często wygodniejsze są dla mnie takie prześcieradła. Mm. Ale w sumie głównie o Jastrzębiej Górze myślałam. No i wziąłam białe oczywiście, bo pasują mi do pościeli. Taką pościel wzięłam jako tą taką dodatkową, wiesz, na zmianę. Mm-hmm. Ona ma żółte w środku, prawda? W sensie, wiesz, od wewnętrznej. A to jest na zmianę tutaj, do nas? Nie, to taka dla dzieci, żeby była na zmianę, ewentualnie do Jastrzębia będziemy potrzebować. Poduszki właśnie, poduszki, bo zawsze jest ich za mało dla nas. I tego jestem bardzo ciekawa. To jest kołdra. Chyba tam są tylko, generalnie w IKEA są ciepłe, bardzo ciepłe i średnie. Średnie co? Nie wiem, musisz głośno chyba trochę mówić. Ja wzięłam, ja szukałam takiej, żeby nie była właśnie ciepła, żeby nie była bardzo ciepła, już tym bardziej. No. Najlepiej, żeby była jak najmniej ciepła. Nie pamiętam, jakie ona miała tam oznaczenie dokładnie, ale była jedną z tych, które miały grzać najmniej. Bo nam jest wiecznie gorąco. Mamy w tej chwili kołdrę. Mamy ją bardzo długo i już na szczęście jej żywot dobiegł końca. Była bardzo fajna zresztą. No tylko ciepła. Nie? Dosyć. My się ciągle grzejemy pod tą kołdrą. Ale nie wiem, czy ta nie będzie podobna. Ale nie, może cieńsza jest. Ekstra. Super kołdra. Ty się śmiejesz, ale nie, chyba będzie dobra, nie? Dobra, no. Właściwsza trochę, co myślisz? Tak. Co cię tak interesuje? Chata zwierząt. Kołdrę mamy 2 na 2. Zawsze mieliśmy. Jest super taka kołdra. Super kordła. Nie, no jest fajna. Super kordła. Widzę, że cieńsza. A żylandor? A, teraz jeszcze może ktoś zapytać, czemu nie pierze i nie puch? A temu, że nie lubię... się bujać później z tym praniem tego, a poza tym to tak się pierze, puch się strasznie ubija, nawet w czasie jednej nocy. To się tak strasznie zbija i żeby to było fajne i puste, to trzeba to znowu tak, wiecie, wzniecić. No i tak już długo spaliśmy na pierzu i na puchu i już mi się odwidziało. Już teraz nie chcę, dlatego poduszki są teraz ze sztucznym wypełnieniem. Kołdra też wydaje mi się dużo bardziej wygodna, jak jest taka właśnie. To tyle, dziękuję bardzo za uwagę. Dziękujemy za uwagę. Szanowanie dla Państwa, poczekaj, jeszcze tutaj zrobię Ci zdjęcie. Pamiątkowe, uwaga, z kołdrami, z pościelą, super. I teraz tylko do wywołania i w ramkę.